Przypadki słowa. Przedstawia Dorota Gacek. Bez względu na formę, jaką przybiera écriture Jacoteta, niezależnie od tego, czy jest to wiersz, haiku, poetycka proza zapisana w notatniku, czy wreszcie przekład, jest to zawsze próba utrwalenia w słowie rzadkich chwil epifanii, mozolnego odczytywania urzekających, lecz niejasnych fragmentów widzialnego świata, jak pisała niegdyś Krystyna Rodowska, która miała szczęście poznać Jacoteta osobiście. Nam pozostaje już tylko obcowanie z tym, co nam zostawił, z dziełem brzmiącym w krajobrazie współczesnej poezji nutą osobną. Mam cichą nadzieję, że mój przekład nuty tej nie tłumi. Tak pisze Jan Maria Kłoczowski w posłowiu do tomu Ostatnia księga madrygałów oraz inne wiersze i proza zmarłego 3 lata temu szwajcarskiego poety, tłumacza, krytyka, eseisty Filipa Jacoteta. W tym tygodniu w Dwójce słuchamy utworów z tego tomu czytanych właśnie przez tłumacza Jana Marię Kłoczowskiego. Dziś przeczytam Państwu kilka wierszy z tomu A mimo to, wydanego w Paryżu w 2001 roku. Włączyłem te wiersze również do mojego wyboru, który ma ten zbiorowy tytuł Ostatnia księga madrygałów. Przekreśliwszy tytuł, przed Bogiem o twarzy czarnego psa. Ładny tytuł, pomyślałem, kiedy przyszedł mi do głowy pewnej nocy piękny, pełen powagi obraz. Ale tej nocy nie jestem w muzeum. Czerni wokół mnie nie zdobi żadne złoto. Jeśli więc stanę twarzą w twarz z psem, będzie to pies z tego świata, gotowy, aby ugryźć. I nie ma też grobowej barki przy nabrzeżu, ani nieba nade mną, ani starego sfinksa dla zachowania równowagi. Za to z każdej strony mur, taki jak w grobowcach. Słyszę głosy mędrców rozprawiających bez końca w wysokich salach, lecz jak osioł, który nie ma wstępu do świątyni, nie mogę już tam wejść. A że nie byłem zmuszony do pogrzebania się w podziemiach pod ruinami, gdzie mógłbym przeżyć w towarzystwie szczurów, mówię dziś tak, jakbym to nie ja mówił, ale ten, co za chwilę runie twarzą w błoto. A przecież był dzień, gdy w kościele unosiła się w dymie kadzideł muzyka zwana boską. Boską dlatego, że szła przed nami z pękiem kluczy za pasem. Ale kto ją jeszcze słyszy, skoro tak tu ciasno i ciemno, a ona tak daleka i niemal groteskowa? I mówię tak z powodu przyjaciół, którzy utkwili w więcierzy na dnie wód, tam, gdzie dzień już nie dociera. Przed Bogiem o twarzy czarnego psa. Lepiej skreślać, skoro już tutaj dotarłem, piękne tytuły i lepiej być może pozostawić książkę nieukończoną albo urwać w połowie strony zapisanej wyłącznie łzami bezbronnymi. Tam, gdzie najpiękniejsza książka jest tylko niezbyt trwałym schronieniem, a kiedy odstawimy obie nasze laski. Wspierani z wielkim trudem przez kobiety, siostry odziane w cierpliwość, o ile inne, niewidzialne nie zdążą im pomóc, upadniemy tym razem na dobre. Jeśli światło, które trzymaliśmy w ręku, rozbije się, bose stopy będą mogły jedynie kaleczyć się o skorupy. Jeśli nawet światło się rozbije, jeśli mury podejdą jeszcze bliżej, jeśli czarny pies, który nie jest Bogiem, zaszczeka i jeśli nas pogryzie, a kiedy już tam dotrzemy, będziemy musieli wymyślić siostrę lub anioła, jakich nikt nigdy nie umiał wymyślić. I choć nie wiemy, jak je przywołać, zapomnieliśmy bowiem jego nazwy, będziemy potrzebować światła, które uniesie w górę kamienną płytę, taką jak ta.